Czy ona mogłaby szybciej zapierdzielać? No właśnie, ciekawe jak ona się zachowa tutaj. O karma! Dobra, zaraz będę. Za chwileczkę będę, mała przygoda. Siemanko. Już wróciłem. Nie mogę się napatrzeć, no co to jest w ogóle? Jedno z lepszych ujęć. Nie? Słucham cię. Może być. Nie. Dobra, grzyjemy dalej. Ojo, ile osób jest, kurde, na live'ie. Grubo. Grubo, grubo. Hall of Bugs, no. Dokładnie tak. No proszę. Dużo was, kurde. Miło, miło. Dobrze, mistrzowie, jedziemy. Koniec boboli. W tą stronę biegnę. Biegnę, galopuję. A jakiego masz pada, mój drogi? Od Xboxa? W sensie, w ogóle, o czym my gadamy? Czy my gadamy o PC-cie? Czy my gadamy o konsoli? Czy my gadamy... nie wiem o czym. Przestań hejtować grabinę. Daniel jest widzem i ten... Chillek.
To nie działa tych istotnych fify, ale zawsze można coś tam podpowiedzieć, prawda? To gniazdo w guli, trzeba je zniszczyć. Dobra, a jak? Wchodzę i pyk? Inara? Ło! Ale urwało! Panie gul! Ramoniu, chodź tutaj! Nie, szybciej tam się z tym wolnym krystem, co to ma w ogóle znaczyć? Medalion drży to miejsce mocy. No to już wiemy, że to jest miejsce mocy. Po to podróżujemy. Szpłony. Okej. Okay. Gniazdo załatwione. Ale kurde, opędzlowaliśmy to. Mega. Dobrze. Dalej jedziemy. Kolejne miejsce. Czemuż by nie? Damy radę? Damy radę, pewnie damy radę. Tu kolejne. Okej. Okay. I opędzlujemy to i mamy całą lokalizację zrobioną. Dobre. Witam wszystkich nowo przybyłych, siemanko. Żyjemy. Wytrzymałeś, wiesz? Pogoda w sam raz na podróż. Zdarzyłeś do miejsca... Co? Takim. O co chodzi w ogóle? Ale fajnie. Dobra, płotko, grzejemy. Wracać czy nie? Jakie drzewo mega. Dobra, grzejemy, 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 grzejemy. 300 kroków do miejsca, ojej. Co tu się odpierdziela? Mamy radę? Skarpy? O, płotka, nie baguj się! Nie teraz. Cóż my tutaj mamy? Co to za wrota Mordora? Most śmieszki. No nie bardzo to się da otworzyć. A czemu? Zobaczymy, czy będzie... Ej... Uwaga! Aż chcę to zobaczyć. Sprawdźmy, czy gra jest dopracowana. Uda się? Nie spoilujcie tylko. Ja chcę sam to zobaczyć. Na własne oczy. Dobra. Generalnie to powinno polecieć w powietrze jak... Kurwa gon, nie to! Co ja zrobiłem? Ty! Jebutnęło! Co i gówno. Ale kwas. Kwas. Co to kurde w ogóle było? Groma nie chce. Iść do... Jaskółka jest odpindolona. Dawaj, pani jaskółko. Jedziemy! Dawaj, dawaj, dawaj. No, panie gul, zjęta. To gniazdo w guli, trzeba je zniszczyć. Zniszczymy. Odnawianie przedmiotów? A.
pieprznęło w powietrzu. I gór wyskoczył nawet jeszcze ostatni. Poszedł bardzo dobrze. Magia. Koniec to miejsce pierdy. Mocy. Po co mnie tam? Gzdory i siemanko. Siemanko. Kurde, przecież byłeś. Dobra. Sorry. Co to za pierścioneczek? Oho! Łotka chce się zbagować. Dobranoc, Kamilu, trzymaj się. Cicho tam, nie śmiej się ze mnie. Oj tam, oj tam. Planowałem kupić PS-a. Q&A? Często jest Q&A tutaj. To kurde, co life jest Q&A. Dlaczego ojciec dwójki dzieci? No zgadnijcie. Takie pytania są. Jedziemy! Ciekawe dlaczego. A właśnie, jak zrobimy medytację, możemy na koniec zrobić medytację? Możemy. Nie możemy. Ja pierdzie. A przyczyna? Medytacja. Czemu nie mogę tego zrobić? Do jasnej cholery. Zawiedziony jestem. Wygustowane, jest. Dobra, wbijaj na tego konia. No! Zaczerpnąłem na hok, bo już wcześniej zaczerpnąłem to. Zaczerpnąłem, zobacz, możemy to sprawdzić. Ale nie ma problemu. Dawaj. Dawaj, płotka, nie odpuszczaj. Medalion drży to miejsce mocy. No i patrz. Ona już wcześniej została zwiększona. Tak to by pisało, że została zwiększona o 1, więc... No, więc to już było użyte wcześniej. Takie trochę nieintuicyjne i nie wiem po co jeszcze raz używać tego. Mylne wręcz. Ale no cóż, no tak zrobili. Wszyscy wymyślili. Niech i tak będzie. Kaser, co ty tam się modlisz? Ło! Ale guli? Dobra. Jeb z ognia. Ale ta walka jest epicka. Ja pierdzielę, no nie będę, będę się tak jarał tą walką. Mega, gule, cia. Jedziemy. Lepiej jak zniszczymy zaleso. Tu nie działa, fakt. To prawda. To gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. Wiem. Wiem, Wiesiu. O, X-Dory. Mam. Skąd wiesz? Dokładnie tak mam. Ale zanim zacząłem streamować, nie znałem Lacha. Żeby była jasność. Sherlock Holmes, tak. Mam moda u Lacha, admina na grupie jego. I się kumplujemy. Durward, dziękuję ci. Okej. Okay. O to by chodziło. Ale a nie ma tak, że na stałe też to daje? Znak QN 28 minut, faktycznie. Pierdoły to. Zawracałem gitarę. Ja muszę coś sprawdzić. Zobacz. Nie chcę iść płotka. Nie chcę iść. Boi się, suka. No nie.
dół to już się nie da strzelać. Jak się rzuca granaty? Macie jakieś pomysły na granaty? Czaję, Durwar. No Danielu, właśnie to może tak być, że to nie działa dobrze. Na razie kamień. Że skądś mnie znasz? No to właśnie stąd możesz mnie znać również. Długo pewnie będziemy z Lachem w Monopoly grali. Dobra. Jak oni biegają? Ej, podpowie mi ktoś jak zrobić granaty? Aha! Okej, okay, czyli tak. Ale to pierdutnie. Ale padli. Dawaj mięso. I co pasku? Dawaj. Działo. W tej części się bardzo wygodnie używa. Wow! Ale sprzęty były pochowane. Bardzo wygodnie się używa eliksirów. Podoba mi się to. W dwójce było to upierdliwe i denerwujące, a tutaj jest idealnie. Te miecze też się automatycznie dobierają jak trzeba. Super, super. Kurde, ale ta gra jest epicka. Normalnie szok. Dzięki Durwar, dzięki. Na YouTubie też dostaję podpowiedzi, jakby coś... Jakbyście się dziwili, czemu tak gadam, kurde, jakby sam do siebie i wywołuję jakieś dziwne, no, niki, nie pojawiające się na waszym czacie, no to jest triple stream. Jeszcze nie wiem, kiedy będziemy grali. Miały być jakieś pomysły, że dzisiaj, ale Diz nie miał czasu. Że jakieś mecze są jakieś tam pierdolone. Dzisiaj nie bardzo. Ale tak myślę, że w przeciągu tygodnia, dwóch to chyba zagramy. W Monopoly u Lacha. Dobra. Trzymaj się Majestic. Kaser, jaki ty, to jesteś hejter. Kiedy z Dizem zagramy w Gwiezdne Wojny? Ja skasowałem Gwiezdne Wojny, a Diz nie ma internetu do grania. Do streamowania tego. Gwiezdnych Wojen, także na razie jeszcze nie. Jak tam się dostać? Wow, ale cegła carska. Da się to jakoś wbić? No. Świetnie. Bardziej się spaść nie dało. Ja się wpieprzyłem, ja pierdzielę. No,
Zawsze jakieś kłopoty, kurde. Weź mi z tym wilkiem, śmierdziukiem jednym, który nie ma w ogóle wymyślał. Znak też by się przydał wymienić. Jo. Dobra, jakoś w tą stronę. Co my tutaj mamy? Co to jest? Zające na łące? Jest. Ale epicka konstrukcja, wow. Wspinamy się wiesiem. Proszę, wspinać się. Jakieś ostatnie słowa. Bandyci! Ja? Ale deserter wolny. Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś? Ktoś gdzieś siedzi? Super. Co my tutaj mamy? Czy nie? Schemat. Stalowy miecz wiedźmińskiego cechu żmii. Wow. Ręcznik szkoły żmii. Coś fajnego znaleźliśmy. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Wszystko zbieramy jak upadnie. Przepraszam, blisko. Palić. Jak wam się podoba Wiedźmin? Jak wam się podoba live Wiedźmina? Jak wam się strumyk podoba? Droga widownia. Wow, mgiełka jaka fajna. Ale czad. Jehe, jak fajnie, jaki klimacik. Chyba tak. Subsystem, witam serdecznie. A ze mną w coś? Ze mną co, kurde, człowieku? Możesz grać, nie wiem, w CS-a gram, w Hayden Z1 gram. Co tam jeszcze ze mną? Kurde, jakieś tam gierki były. Co mi tam? Rocket League możesz ze mną zagrać? Jest trochę tych gierek. Z widzami wiele. A GTA na przykład zapraszam, bo na GTA... Właśnie, z widzami w GTA to miodzie. Brakuje mi zawsze widzów na GTA. Zawsze. Także nigdy dość widzów na GTA. To co? Te trzy punkty i mamy załatwioną całą lokalizację. Super. Lokacje. Film się ogląda? Super, Ksorc. Bardzo się cieszę. Na PC-cie zapraszam. Minecraft! Grałem w Minecrafta, ale nie mam na niego weny teraz. Co tu za bandyty? Nie, kurde, nie, ja nie mam życia, nie mam, żartowałem. Jaskółka, szybko. O Jezu. Ja tam chojraczę sobie. W płodzie była kasa? Ale farciusz. To nie strzelałem z łuku. No dobra, ziom, chodźmy. Ja ciebie chyba zabiję. Ale dostał ciosa w dziób.
czemu się tak ładnie świeci? Jak go przecięło, nie mam pytań, widzieliście to? Wow. Na skos, ale jaki kurde cios. Ja pierkuję. Ale episko, nie wierzę. Nie no, walka jest naprawdę na najwyższym poziomie. Powiem wam, że właśnie, ja bym grał z chęcią w MMO. Bym grał totalnie, tylko że ten system MMO, który się przyjął przez tego kretyńskiego World of Warcraft, WoWa, jest tak nudny, irytujący i żygający, że ja po prostu nie mogę zdzierżyć tego. Jest strasznie nudny i wiele tych MMO poszło w ten głupi system skretyniały totalnie, gdzie człowiek nie może się pocieszyć walką i patrzy się, tutaj naciskasz, tutaj jakieś skilla, tu jakieś pierdoły, później tworzą jakieś myszki z 50 kurde, z 50 przyciskami. To jest tak irytująco kwasiasty, że to... No tak, Michale, ja z widzami normalnie na te się grałem. Więc jakby World of Warcraft był taki właśnie, że masz kurde taki świat żywy, możesz sobie kurde walczyć tak jak tutaj, to ja bym w WoWa grał. A nie takie na zasadzie, generują mi się potworki, widać jak mi się generują, spawnią i chodzę tak w tempo i zabijam je, tak bez pomysłu zupełnie. Kurde, MMO powinno wyglądać jak Wiedźmin. Tak powinno wyglądać MMO, prawdziwe. I se chodzisz z ludźmi, poznajesz tych ludzi. Jak w Wieśku by dodali elementy MMO, to dziękuję, do widzenia, GG po WoWie. Grom, a jak ci przy dupie? Jaka masakra! Jak ja ich żerzam! Ulti. Chodź tu, dezerterze. O, Wiesiek, co ty odwalasz? Wiesiek, kurde, barani łbie. Dawaj. Dobrze. Super, epickie. Mieczem się znacznie fajniej gra. Epicko się gra w mieczem. Nie mam pytań. Drabina? Na cholerę mi ta drabina. Ale mam. Super. Czar. Tak, X-Dory. Mam zamiar przejść Wieśka totalnie. Totalnie go przejdę. Mówię. Mam zamiar przejść Wieśkę. Jest zajebisty. Siemanko Tobiaszu. Mariana Kruka? Co? Budynia? Nie, Danielu. Dobra, i co? Jeszcze zostało nam? Most jakiś. Opindalamy go. Dawaj. No, chodź. Dalej. Chodź, kobita. Płotka. Czy płotka umie pływać, jakby się wpindolili płotką do wody? Co by się stało? Co my tu mamy? Coś będzie pod mostem? No i jest pod mostem. Coś jeszcze? Jeszcze tu coś jest, okej. Kolejne skrzynie. Jakie pakunki. Teraz prośba o małe zespoilerowanie. Czy jeżeli ja mam mapę i na tej mapie są znaczniki i na przykład takie znaki zapytania, to czy to oznacza, że jakich już nie mam, to przeszedłem wszystko?
Co mi powiecie na ten temat? Jedziemy w skrole. Czady. Normalny czas. Czas na zadanie główne, tak? Robimy. We wsiach nowe? Okej. Okay. Ale... to jest tylko ta tablica. Tylko ta tablica. Nie ma innej tablicy. Rozumiem, że to tylko tu, tak? Co, podchodzę do tej tablicy. Kurde, ale ten Wiedźmin rządzi. No dupę urywa... Szkos, jak to mawiają ostatnio. Coś jeszcze? Nie widzę. Nic. Karczma na rozstajach? A czekajcie, czy to jest... mówisz o tym? Ja bym się teraz ekwipunkiem trochę zajął. Trzeba go... Tam gdzie znacznik drogę wskazuje. Aha, a okej, okay, widzę ją, tak. Dobra, ale jeszcze zróbmy tak. Przepierkę zrób. Chociaż... Na przednówku tatarek. Ja bym... Pitolił coś jeszcze. Najpierw tak, wybierzmy sobie przedmioty, które są najlepsze. Dzięki Ekizu, AK. Dzięki za followka. Siemanko. Dobra, tutaj wszystko jest do sprzedania tak naprawdę. Bo pitalamy to, nawet nie patrzymy, dziadostwo jakieś. Coś jeszcze? Nic, kompletnie. Rękawice, nara, wszystko nara. Totalnie. Dobra, to sprzedamy zaraz u tego ziomka. Tak też uczynimy. Dobra, chodź. Witajcie. Po ile będziesz miał kasę? Ziomuś? Rzucę okiem. Rzucę okiem, o. Trz. Dawaj kajs, czemu nie mogę tutaj sprzedać? Wszystko sprzedaję. Kurna! Co ja sprzedałem? Nieważne, pieprzyć to. Czemu ja tego nie mogę sprzedać do jasnych? Zbagowało mi to. Ja to mam zawsze jakiś fart. Dobra, i teraz tak. Co mnie interesowało? Tam coś było do wytworzenia. Jakiś schemat, no nie? Gdzie jest ten musik? Idziemy do niego. Zobaczmy, co nam wytworzy, okej? Okay?
Frizu! Wow, dzięki za donate'a! No nie, nie bardzo. Donate. Ale podoba mi się twój troll, podoba mi się twój troll. Szacun. Witam stałego klienta. Czego ci potrzeba tym razem? Pokaż swoje towary. Chciałbym, żebyś coś dla mnie zrobił. O ty w dupencję. Ale nie, tam słaby ten pancerz, jak kurde, dajcie spokój. Siara. Chyba cię, kurde, Bóg opuścił. Ile to ma pieniędzy mieć? Kurde, co to za jaja są? Niewłaściwy rzemieślnik. Ciesiu jakiś jest, a nie rzemieślnik. Świetnie. Broń stalowa. Nie ma... O, jest. A nie! To on tyle ma pieniędzy, dobra, 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 nieważne, nie było podniety. Palcem w dupie. Karolino, do której? Zobaczymy, nie wiem, jedziemy na razie, ile wlezie. Super. Dobra, jedziemy dalej z tematem. Zobaczmy zadania w ogóle, jak wyglądają zadanka. Zadania poboczne. Złoto deserterów. W białym sadzie? Gdzie to jest? Ej, odnalezione pisma trzeba by jakieś czytać. Gdzie one są? Ja pierdziule. Tu gdzieś? Szybkie czytanie. Czytaliście kiedyś streszczenia? Nie będziemy się teraz pindolić na live z tym. Nie? Dobra, gdzie te zapiski są? Znaczy, czy to były te zapiski? Pytanie. O, co to jest? Śledź. Ej, to jest na mapie. Nie zrobiliśmy tego jeszcze do końca. Uii. Gdzie? Tutaj? No to grzejemy. Zobaczmy, nic jak nie. Gęsi? Won. Ruszaj dupę. Tak, zbieram te kamienie. Spokojnie. Nie lubisz srebra, co? Co ten dezerter? Na siłę na wodę? Jakie ulti!
Powiem wam, że to jest zajebista gra. No, im dłużej w nią gram, tym bardziej jestem wkręcony. Kurda mać. Dawaj, gadło. Zerter. Jestem wiedźminem. Ale mam wam przy dupie z tego. Leżeć, psia mać. Jak go przeciął? Wiedźmu jednak. Ja nie jestem wiedźmą, ja jestem kurna wiedźminem. Gin. Co to jest? Co te wzmocnione skóry dają? To jest jakiś element przydatny przy tworzeniu? Nie daję przedmiotów. Składnik. Dzień dobry. Dostałem jolkę. Co to jest? A właśnie, moi drodzy, robimy tak. Cyk, cyk. Dobry. Zajebiście. Fajnie, że to nie zadziałało. O co, come on? Czego tego się nie da tworzyć? Ale on chyba nawet chciał, żebym to był. Wiesz? Teraz nie możesz tego zrobić, no kurde. Jaki babol. Nie ten znak? Ten znak. Ten znak. Dzięki. Faktycznie nie ten znak. Wow. Jakiś epicki schemat mamy. Dobra, dobra, to wypadł. Epicko. Następny temat. Są tu jeszcze jakieś zadania? Zadania główne później. Różne miejsca, ble, 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 zakończone. A gdzie to zbieractwo jest? Nieukończone. A, to tą na łożu śmierci zabiłem. O Jezu, ze mnie burak, nieważne, nie ma tematu. To zaraz zrobimy. Ale Xavery się ma. Ostatni. Infinity, dzięki wam. Dobra, słuchajcie. Ja widziałem coś fajnego tutaj. To coś fajnego to był jakiś schemacik. Rzemiosło. Co to był za nowy przedmiot? Stalowy miecz wiedźmińskiego cechu żmij, to jest niezłe. I ten miecz trzeba wykuć koniecznie. To! Ja pierdzielę! Disglair. Ale zajebisty miecz.
co ja znalazłem. Sztabki srebra. Ja pierniczę, jaki czad. No z takim kurde mieczykiem to można zaszaleć. Nie? Tekst siemanko. Nie no, powiem wam, że epickie. Epickie, 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 epickie. No 12 level niestety, ale super. Będę City Skyline próbował. Będę. Kiedyś tam. Na razie jeszcze nie. W ogóle będę miał dla widzów do rozdania Mad Maxa, na którym z live'u wam oddam. Param pam pam. Dobra, zielarz out. Co, tutaj już nic tu po mnie. Opidoliliśmy wszystko. To idziemy do tego łącznika. Karczma na rozstaju. Dobra, lecimy tam. Velen, ziemia niczyja. Czyli biały sad mamy cały opierdzielony. Super, super, na live go opierniczyliśmy całego. Mega. I ten miecz do wykucia na 12 levelu, czekamy na niego. A co to za stateczki? Co to jest? Tutaj pływać można? Łódź, wow. Nie za mała ta mapa? Chyba kpisz. O mój Boże. Taka wielka mapa. No tej to na jednym live'ie nie wierzę. Wieś Jawornik, idziemy tam. Kontaktem Wiedźmina w Velen był nilfgaardzki agent o imieniu Hendrik, który przebywał incognito gdzieś w owej spustoszonej wojny Ukrainie. Jego głównym zadaniem było zbieranie informacji o Cili. Jest jakie głodne, co? Fajnie to wygląda. To jest wczytywanie gry. W każdej grze tak powinni robić. Żeby nie było widać tego wczytywania takiego standardowego, tylko takie jakieś zajawki z gry. Szybciej wtedy leci czas i nie odczuwa się tak wczytywania tej gry, nie? Wiedźmin, opodal Boża, żelazny w budynkach, w Elfie cmentarzysko. To nas biegło, jakby jeszcze nie skamlał. To nasz obłot. Kurde, ale wiedźmi czat. Jakie głosiki ma. Dwa ognie. No to co, trzeba chyba jednak na koniu, nie? Danan, wiem, że wyglądam jak ten Wiedźmin. Oho, jeszcze sobie zrobię... Z tyłu sobie zwiążę włosy. O tak. To trzeba było wyczesać, bo to będzie źle. Ale trochę tak, trochę mogę wyglądać jak Wiedźmin. To fakt. Żebyś był na wczorajszym live'ie, jak przefarbowałem włosy na biało. Nie zrobię tego. Kurde, nie chcę mi się nawet tego robić. Nie teraz. Siema Kacperek, witam. No ale jednym live'ie nie zrobię tego, Durwardzie. No co ty? Tempo! Na pewno tego nie zrobię na jednym live'ie.
Wierzchowiec się zaraz obsra na wieży. Ale muza, ja nie mogę blisko. Nie oddam jej, nie oddam! Usłyszę, że kwicie i tak ją zabiorą, a nas pozabijają! To ją zarżnę i schowam podłożem, a nie oddam cukratom! Co? Dobrze, jak lucha wypłynie, przesypiemy piaskiem. Co nikogo? A ty nie podsłuchuj, nie twoja sprawa! Nędzarz. Odpoczął sobie. Jak będziesz Durwardzie wymieniał kompa. A jakiego masz kompa? Właśnie, jaki masz procesor? A ty nie podsłuchuj, nie twoja sprawa. Odejdźcie stąd, panie. No jak nie chcecie, to nie. Wiedźmina nie goszczą. Karczmarze. Szukam człowieka, którego zowią Henry. A po co ci on? Mam do niego sprawę. Sprawę? Daj butelkę przepalanki. Zobaczcie, jak śmiesznie wisiorek wiedźmiński dostaje za tego ubrania. Zobaczcie. Zabieraj się stąd. Otworzę ci tylne drzwi. Nieproszeni goście? Co to za jedni? Karczmarzu, wódki! A, to się nic nie da zrobić, jak klapt. A ten to kto? Jakiś dzielny wojak, dwa miecze ma. E, siwy! Cysiu, pozdrawiam. Po co ci dwa miecze? Siema. Ciekawe, czy Dezo, pozdrawiam również ciebie. Kutasy. Kurwa, głuchy jesteś? Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać język nożem? Jestem twoją matką. Stawiam kolejkę. Bo co? Bo mam pieniądze. Stać mnie. Nie piję z obcymi. Jedna kolejka i już nie będę obcy, a potem każdy pójdzie w swoją stronę. O. Która to jest twoja strona? Jestem w drodze do Nowigradu. Jasno, kurew. Biedny karczmarz. A wy kto? Co cię to obchodzi? Ja też lubię wiedzieć, z kim piję. Jesteśmy na żołdzie barona, to jego ziemia. O nie! Baron na tych ziemiach? Musi to być niebyle kto, skoro nie zważa na cesarskie wojska, których tu coraz więcej. Krwawy baron to nie jakiś tam kutas z bogatego rodu. No i nie pierdzi ze strachu na każde pojawienie się czarnego łba. Baron, co słyszeliśmy o nim? Ciekawe rzeczy opowiadasz. Nasz baron jest baronem, bo my tak chcemy. A jak się komuś nie podoba, to niech to głośno powie. Za pomyślność, moją i waszą. Do dna. Ale się cieszy, chłopak. Jeśli chcecie odpocząć w moim zajeździe, panie, to chodźcie za mną. Pokażę wam ławę. Chodzę do chałupy, a tam stoi wsiok ze swoim synem. Coś ładny pachołek, myślę sobie. Spoko, udało się. Karczmarz jest szczęśliwy, że nie rozrobiliśmy rozpierduchy. Dzięki, panie, żeście nie wszczęli burdy z tymi ordnicami. Nie wtrącam się w nie swoje sprawy.
Chcecie się, panie, zatrzymać w moim zajeździe? Nie. A. Chcę tylko wiedzieć, gdzie jest Hendrik. Mieszka we wsi Wrzosowa. Nie wiem, gdzie jest. Biedny karczmarz. Wiedziałem, że mu rozmawialiśmy tyle. Po świcie jakaś łuna stamtąd biła. Może ją co starczy. Wiedziałem, że tak będzie. Co wiesz o Hendriku? Jest coś jeszcze, co możesz powiedzieć mi o tym Hendriku? Dziwny to człowiek. Przyszedł nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Przygruchał sobie jedną wdowę, co jej męża zaćgali dla pajdy chleba. I zamieszkał z nią. Ludzie barona nie lubią obcych. Nie wchodzi im w drogę. Zawsze wie, kiedy się zjawią. I zawsze gdzieś znika. Dzięki, karczmarzu. Dobra. Wychodzimy stąd. Na spokojnie. Kto mnie tu załatwia? Co to, powóz? Dzięki wam, panie. Jak zdechniecie z głodu, nikomu się na nic nie zdacie. Bandyta? Ej, to byli ci bandyci! Z którymi piliśmy, ale chrzani się, nie będziemy bandytami. Skuszy wryj? Nie mam bandytstwa, co to mam znaczyć w ogóle? Słabszych będzie się tutaj prześladować. Jestem Wiedźminem. Kowalowi co? I kowal? Co ten taki zdołowany? Olejkę? Witajcie. Czemu barona nazywają krwawy? Czemu barona? Opowiadaj. Dlaczego? Kiedyś, jak jeszcze był żołnierzem, kazali mu zająć farbiarnię, w której skryli się czarni. Inny by pewnie zaczekał, aż głód ich wypędzi, ale baron to porywczy człowiek, więc zaatakował od razu. Czarni poddali się i baron wziął ich żywcem. Ale ktoś z jego ludzi rozwalił balię z czerwonymi barwnikami i wszystko do rzeki się wylało. Potem ludzie gadali, że rzeka spłynęła krwią, że baron wszystkich wyrżnął. Odtąd mówili na niego krwawy. Ironia losu. No, tydzień wcześniej w Małym Ostrowie baron kazał wyrżnąć wszystkich, ale o tym mało kto słyszał. Lol. Baron nie pochodzi stąd, prawda? Tamerczyk, ale nie stąd. Mówią, że zdezerterował. Któregoś dnia zjawił się tu ze swoimi niedobitkami. Ponoć mieli dość tułaczki. Zajął kasztel po dziedzicu i został panem na Wrońcach. Ja myślę, że jak czarni na dobre zapanują, to mu Wrońce zostawią i zostanie prawdziwym baronem. Hehe. Napiłbym się niego. Dzięki. Bywaj. Mangolin. Robię poboczne misje również. Przed chwilą przeszedłem całą jedną mapę. Na maksa.
Dobra. Teraz tak. Pierdoły po nich to łamać. Przeszedłbym się tu na górę, na tym nieodkryte miejsce. Czemu nie? Fajnie jest, bo poziom się ładnie skaluje teraz. Jeśli dobrze mi idzie. Będziemy powoli kończyć. Wie się, już jest 12. Trzeba się przespać. Ej! Jeszcze tam dojdziemy. Miecz nam się zepsuł, trzeba poprawić. Lipa. To dobrze Mangolin, czy wolisz tylko główny quest? Nie, wszystko robię na max. Co tu się odwala? Odpocznij. Gadają, że pod zimą. Co to za typ taki? Brat, trzeci czy to kraka! A żeby nie wciąż! Kraka? Dobra, gdzie? O Jezu, jaka tu jest różnorodność terenu, roślinności. No nie wierzę w to, jak oni to zrobili te krainy? Babo jest? No dobra, nie mam pytań. Co Zuzka? Śnieg? Zupełnie inne powietrze. Tak jakby w gorący dzień wejść do głębokiej piwnicy i tam mgła. Jakiś makiew? Precz stąd! Trzymaj się ode mnie z daleka, kimkolwiek jesteś! Precz! Nie, później nie będzie live'a. Spokojnie, kończę teraz. Już po wszystkim. Dzięki, Kaser. Jaka wkręta wieśka, ja pierdolę. Tak, po wszystkim. Ale nigdy już nie będzie tak jak drzewiej. Nigdy tego nie zapomnę. To jest śnieg, co to jest? Szukam człowieka imieniem Hendrik. Mieszka w tej wsi. Już nie mieszka. Dopadli go w tamtej chacie. Gdybyście słyszeli te wrzaski, panie. Gdybyście słyszeli, jak człowiek może krzyczeć. Jak może cierpieć. No jak? Co tu się stało? Co się tu stało? Mów po kolei. Zabrali ich. Zabrali wszystkich. Aha, Mangolin? Słońce zachodziło, a blask purpurowy był jak krew. Pomyślałem sobie... Retrospekcja dziwne. Wydarzeń, proszę bardzo. Nie słychać. Jeszcze po trupie na drugą. Ale tu już końcówka live'a. No, Xordi. Już w karczmie byliśmy.
Co to za typy? Czemu oni są tacy mroźni? What the fuck? Nie wiem, co tam się działo, ale straszne to musiały być rzeczy. Hendrik krzyczał, potem błagał. Na koniec już tylko jęczał. Wow. Tak, tak, dzieje się po prostu. Jest dużo. Jakie koksy. To jest dziki gon? Zaraza. Długo nie zabawili, a wieś zamarzła, jak w środku zimy. Byłeś w tej chacie, jak odjechali? Nie, i nigdy moja noga tam nie postanie. Nigdy. Żegnaj, abyś odnalazł spokój. Nieźle. Wchodzimy tam. Czy wchodzimy? Okej. Okay. No, torturowali go. Może coś przeoczyli. Przeszukam mu kieszenie. Sztywne jak mokre gacie suszone na mrozie. Może coś ukrył w kaftanie. Zaraza. Zimny jak lód. Nic tu nie ma. Sprawdzę w butach. Zakrzepła krew. Schował w bucie kluczyk. Do czego? Gdzieś musi być zamek od tego klucza. Nic nie powiedział na szczęście. Co my tu mamy? Czuję przeciąg. Nie, pod spodem musi być jakieś pomieszczenie. Chyba powinienem tu posprzątać. No. Nieźle gościa torturowali. Może to kluczyka? Co my tu mamy? Wow. Tamara Stenger. O, my musimy się z nią, kurde, chyba spoufalić trochę, nie? Czy ona tutaj jest? Nie bardzo. Kosztowności zostawione bez żadnych zabezpieczeń. Wariat albo... Dobra, ale... Co my tu mamy jeszcze? Przeczytałem, co dalej? Nie rozumiem. A, tu jest sztylet jakiś. Czy nie? O co chodzi? Ciekawe. O. Co to? Księga z rachunkami. Zapłata za worek zboża, rachunek za węgiel drzewny. Hendrik przystroił się w piórka handlarza. Jest coś jeszcze. Notatki ukryte między rachunkami. Sprytnie. C-
Ciekawe tytuły notatek. Czemu mu się tak włosy majdają? Ja tego nie rozumiem, ale spieprzyli. Poszukiwana. Poszukiwana pojawiła się na Skellige. Widziano ją też w Nowigradzie. Wygląd niezmieniony, szare włosy, blizna na twarzy. Unika spotkań z ludźmi. Pijany wieprz. Tak zwany baron przyjął poszukiwaną w swoim, czy raczej zawłaszczonym sobie kasztelu. Powód nieznany. Porozmawiać z baronem. Konflikt z wiedźmą. Poszukiwana dotarła na bagna, gdzie spotkała wiedźmę. Doszło do konfliktu. Powód nieznany. Odszukać wiedźmę. Porozmawiać z wieśniakami. Wioska Podgaje. O, lecimy. Konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem. No ta. O kurde. Everkon. I ty subujesz Lacha? Lachu to mój kolega. Przykre, stary, ale dostajesz bana. Pozdrawiam cię. Zobacz sobie u Lacha na streamie, że grałem z nim. To jest mój ziomek. Pozdrawiam cię. Zablokuj użytkownika. Dziękuję. Do widzenia. Bardzo brzydko, stary. Może bardzo być. Brzydko. Niepokojące symptomy. Pies uciekł. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie. Chłopi mówią, że to zły znak. Przyjdź mi go. Odsumowanie. Nie wiem jak, ale dowiedzieli się, że Hendrik szuka Ciri. Dlatego go torturowali. Spóźniłem się. Jedynym tropem jest baron i jakaś wiedźma. Zaraza. Słabo. Komplikują się nam misje. Już nie jest tak łatwo.